Meee. Nie próbuj tego ponownie. Klikając F można wziąć FPS, czyli first person. Co ja gadam? First person shooter. Widok z pierwszej osoby. No dobrze, pokonałeś mnie. Brawo, bohaterze. Przestaniesz walić tym młotkiem, czy mam ci jeszcze raz spuścić lanę? Pierdol. Nie, proszę, nie bij mnie. Przepraszam za słownictwo. Jeśli cokolwiek się zawali, to będzie to twoja... Dobra, moja bardzo wielka wina. Nara. Czy to twoje owce? Nie. Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem. Słyszysz? To się nazywa cisza. Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. Zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? Dam ci 30 sztuk złotych. O matko, nie dawaj tak dużo, bo się zesra masz ze szczęścia. Taka rada dla tych, co chcą zachować pieniądze. W nocy można tu przyjść, wejść tyłem, wtedy się nie obudzą, otworzyć kufer i do kufra schować kasę. Tylko w dzień się tego nie da, bo od razu się wpychają. Okej, w mieście zostało już tylko kilka questów, więc zaraz wychodzimy. Jeden z nich to jest Gildia Złodziei. Tam trochę tego jest. Gildia Złodziei później zrobię. Mamy jeszcze quest z... Chwila, zapiszę już. Który to był safe, psia krew? Ten. 19. Tak jest, gram o 19. Nieludzka pora, co nie? To jest Karl. Cześć, Karl. Co cię sprowadza do tej biednej dziewczyny? On jest fajny. Czego tu szukasz? Zabłądziłem. Zabłądziłem. Więc lepiej uważaj, że cię ktoś nie obrabował. O, dzięki. Spoko. My jesteśmy biedni, więc nie musimy się martwić. Karl Tronac jest fajny koleś. Za 50 sztuk złota uczy nas siły. Mi się bardzo podoba ta postać, jest życzliwa. Doceniam takie. To jest Ignacy. To Z pomyli z C i Y, jakby co. Bo to jest Ignacy. No dobra, żartuję. Przychodzisz w samą porę. Asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Nauki? Fuj. Mój przyjacielu, najpierw powiedz mi dokładnie, harpia, o co chodzi. Naga harpia, fuj. Wtworzyłem nowe zaklęcie. Zaklęcie zapomnienia. Jak w Harrym Potterze. Parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną. Ostateczną. Jak on fajnie mówi. Ostateczną. Okej. Okay. Powiedz mi więc. Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych... To jest dobry quest. Szczery jak cholera. Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. A chyba ty została ostatnio pobita lub okradziona. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono osunięte z jego pamięci. No dobra. Więc mam kogoś pobić, za dużo cukru, a potem cwaniaku. Wypróbować na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Taka, że chce cię zajebać. W dzielnicy portowej ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Do siebie. Lol. Masz słuch. Okej. Dobra. Zamknij ryj. Przepraszam ludzie, ale no... tylko zaczyna mi mówić do wściekłych. Normalnie to bym go wysłuchał, ale wiecie. Tak muszę się śpieszyć. Wypróbuję zaklęcie. Dobrze. Wypróbuję to zaklęcie. A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy już skończysz, aha, wróć do mnie. Okej. I o ironio. Najlepiej, najopłacalniej jest stuc właśnie Ignazego. Znaczy, nie najopłacalniej, tylko najbliżej i też opłacalnie. Lol. Patrz, on nawet porządnej broni nie ma. Sierp. O, coś ci nie idzie. O, krytyk wszedł. Patrzcie, mam od nas 3 zaklęcia. Tego zapomnienia, które normalnie kosztują jakieś 30. Nie znam się na otwieraniu. Tu możemy mu ukraść różne rzeczy. Ale jestem perfidny.
Sierp mu zostawię, musi się chronić na życie. Teraz rzucam niepamięć na niego. Jeszcze o tym pogadamy. Gadamy do niego? Co do eksperymentu. Czy próba się powiodła? Czy tylko zmarnowałeś? Jeśli potrzebujesz, co? Więc... E? Co będę... Mógłbym cię na ten przepis... Chwila. Co? Ej! Co? Nie zali... Okej. Okej, ale... Okej. Inaczej. Mniej więcej tak. Mam niepamięć? Nie mam many. Co tu działa na manę? Widocznie trzeba najpierw do ofiary zagadać, a potem dopiero rzucić zaklęcie i znowu zagadać. To jest bardzo fajny quest i bardzo fajne zaklęcie, bo zaklęcie można stosować na wiele osób. Na Konstantina i zrobić tą księgę, która dodaje many za darmo. Dobrze, już dobrze, jesteś lepszy ode mnie. A teraz? Ej, what the fuck? What the fucking fuck? Fuckness, fuck. Fuck, fuck, fuck. Ups. Ups. Nóż mi upadł. Walić. To chwilowo zostawiamy to zajęcie. Naprawdę, my tu jeszcze wrócimy do Corin, spokojnie. Zostały... Było nam tylko odebrać nagrody z questów. No, od Jory przykładowo. I od Kantara. I uzdrowić się u Watrasa. Nieważne. Tamten koleś, którego widzieliście w fotelu, on pożycza pieniądze i trzeba oddawać z odsetkami w takim czasie. Jak się nie odda, to ten, co palił ziemię, ziele, Meldor, będzie chciał nam przywalić. Mam pewien problem z tą grą. Dźwięk. Nie wiem czemu, ale... Wszyscy się jakoś wydzierają nadzwyczaj głośno. W porównaniu... Nie zobaczę, o! Przecież jak on się wydziera? Może... Dziadku. Okej. Można... przywalić Valentino, który tu przychodzi w nocy. To jest jeden quest. Drugi quest to jest odzyskać dla tego barmana srebrne talerze. Talerze srebrne są w kanałach Gildii Złodziei, więc jeszcze z tym poczekamy. Bartok już mówiłem, że ma quest, ale nie ma odpowiednich rzeczy do tego. A, Rangar. Rangar ma questa. Hej, co słychać? Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, mogę się spokojnie odprężyć i wypić. Czego już więcej można pragnąć? Pracujesz dla paladynów? Tak. I Pokemonów. To noszę. Takich najnowszych, z DS-em. W mieście w tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. A pan? Może jeszcze jedno piwko? Może jeszcze jedno piwko? Ach, nie ma nic lepszego niż chłodny porter. O matko, uwielbiam kolesia. No, napij się. To jest ważne, żeby go upić. Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, widzicie? O, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Fajnie gra. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest to obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. Jeszcze jedno piwko? Może jeszcze jedno. Jasne, A, nie mam. W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu, chwila. Każdy jego mieszkaniec ma obowiązek przygotować Zamknij się do... ten szpetną twarz. Dziękuję. Widziera się bez powodu. Może jeszcze jedno piwko? Może jeszcze jedno. To jest ważne, bo to jest... uzupełnia się quest od Garvela, tego co buduje łódź. Podobno zauważono za miastem orka. Tak, jasne. Wielki, niebezpieczny ork. Prawdziwe monstrum. Na pewno zaatakuje miasto. Posłuchaj no.
Nakopiemy mu do tego tłustego orkiego tyłka, jeśli tylko zbliży się do miasta. Zadwu. Rozumiem. Okej, ludzie, wróciłem. Jak się mają sprawy z orkami? Nie ma się czym martwić, pala. Okej. Sorry, ludzie, brat się wepchnął. Słuchajcie, mieszkańcy Kolinic. Trochę mnie rozproszył i teraz mi głupio mówić. Okej. Kantar.